Wójt i Rada Gminy Bełchatów założyli w bieżącym roku dość bogaty program inwestycyjny. Jednym z jego elementów jest kanalizacja. Trwają właśnie przygotowania do rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Łękawie. Pozwoli to pozbyć się uciążliwych szamp i zmniejszyć ponoszone wydatki za media, a z drugiej strony zwiększy prestiż i atrakcyjność wsi, która stanie się przyjazna środowisku. O wybudowanie tej kanalizacji sanitarnej rozwiąże przede wszystkim problem odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych, ale również poprawi ochronę i środowisko naturalne. Przypomnę, że to mieszkańcy tak naprawdę dali własne pieniądze na przygotowanie projektu. Gminie nie pozostało nic innego, jak tylko ten projekt zrealizować. To było takie zobowiązanie honorowe wręcz i tak to traktowałem. W połowie lutego w Urzędzie Gminy Bełchatów podpisano umowę z wykonawcą sieci kanalizacyjnej w Łękawie. W drodze przetargu wyłoniono konsorcjum dwóch firm mających długoletnie doświadczenie w budowie tego typu sieci. Wykonawca może pochwalić się budową ponad kilkudziesięciu instalacji sanitarnych dużych rozmiarów. Piomal jako firma działa jako spółka akcyjna od 20 lat. No i jeżeli chodzi o dokonania w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, tego typu zrobiło około 30 oczyszczalni. Zajmuje się oczywiście wykonywaniem instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gdzie na kilometry, no będę strzelał, jest tego może 100 kilometrów. Firma Kazimierz jako partner tego konsorcjum przy podpisaniu umowy ma około 15-letnie doświadczenie w branży. Zajmujemy się głównie budową obiektów liniowych, sieci zewnętrznych, wodociągów. W ostatnim czasie również budową dróg w zakresie utwardzenia podbudowy nawierzchni. Teraz to już nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ta kanalizacja była. Umowa została podpisana. Termin realizacji do końca przyszłego roku. Tak więc tylko patrzeć i cieszyć się. Łączna długość planowanej sieci kanalizacyjnej przekracza 4 km. Obszar objęty inwestycją zamieszkuje 485 osób, a do oczyszczalni ma trafiać 90% ścieków generowanych w Łękawie. Koszt przedsięwzięcia refundowanego w znacznej mierze przez Europejski Fundusz Rolny przekracza 2 miliony złotych. W kolejnych latach założono też budowę kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i w Nowym Świecie.